Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Wiem, długo nie było filmu, 3 miesiące, ale są święta, czas, w którym spełniają się marzenia, znaczy święta za niedługo, więc i ja coś wrzucam. Dziś odpakowanie paczki ze sklepu Lamnia, tak jak widzicie. I jak łatwo się domyślić, w tym okresie to jest prezent, natomiast może jednak trochę oddaję. To jest prezent od Mikołaja. Natomiast jako iż paczka pochodzi ze sklepu Lamnia, to szła ze Szwecji czy z Finlandii, w każdym razie ze Skandynawii, bo to jest skandynawski sklep, i doszła dopiero niedawno. No, a tutaj się, jak to się otwiera w ogóle? A, on ma taki... Tylko to zakleili, no tak... Genialne, najpierw robią taki fajny otwieracz, potem go zaklejają. Jakieś chrupki mi przysłali. Stan cukierki? Nie. Nie, muminki mi przysłali. O, jakie fajne. Mumin. No tak, bo to ich bajka. O, będę miał co jeść. Tutaj jest oczywiście gwóźdź programu. Coś tu jeszcze jest? A! Nic. To trzeba będzie na pewno dużo ostrożniej otworzyć. To jest, jeżeli was to ciekawi, taki mały custom, który kupiłem kiedyś. No to zapakowali, ja teraz otworzyć nawet nie mam. I nie umiem nagrywać, dawno nic nie nagrywałem. O, jaki ładniutki! Tak, to jest pukko. Ło. Pukko marki, tu nie jest napisane ma, jest napisane Kałchawa, tak się nazywa marka, Kałchawa Pukko Paja, czy jakoś tak, jakkolwiek się to czyta. Bardzo ładna pochwa, ale to wszystko lśni jeszcze. Możemy sprawdzić, jak tnie, może uda mu się to przeciąć. Nie, to nie wiem, to będzie coś innego. Co ja tu mam pod ręką? Nut nie będę ciął. Jeszcze mi się przydadzą. Ale to potnę z chęcią. Czyżby on nie ciął tak dobrze, jak myślałem, że będzie? Chyba go będzie naostrzyć. Bo... Znaczy...
Jest dobrze. Ostrości roboczą. No na pewno, ale. Chociaż papieru nie tnie. Jakoś fajnie. Porównam go z. Będę musiał przestawić aparat. O. Bo to jest małe pukko. Porównam go z moim małym pukko. O. To jest moje najmniejsze pukko do tej pory. Jeszcze ten nożyk tu położę. I to jest pukko marki Lapi Tuote. Jakoś tak, jakkolwiek się to czyta. A model to Lapi 62, co odnosi się do długości głowni w milimetrach. Oczywiście ten ma tę samą długość chyba. Tak, nawet widać, że są podobne. Śliczny nóż, śliczny. W tym filmie to wszystko, bo to było odpakowanie. Ale pewnie zobaczycie jeszcze ten nóż, na pewno zobaczycie jeszcze ten nóż. Bardzo fajna jest ta brzoza, która nie jest polakierowana na moje. Nie, ona jest nawoskowana, ale nie jest polakierowana. To bardzo fajnie. Nie ma takiego śliskiego lakieru. Na pewno jeszcze pojawi się jakiś film. Nie wiem, czy przed świętami. Raczej nie. Pewnie jak zwykle po świętach. Jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli nie chcecie, to nie. Jeżeli chcecie, to łapkę w dół. Możecie zostawić komentarz. Bardzo miło by było. Możecie się pochwalić, co wy dostaliście, jeżeli coś dostaliście. O! Przepraszam cię, nożu. I co sądzicie o tym nożu? Bo jest piękny, no bardzo ładny. Pozdrawiam.